piękno ubiera przedsiębiorstwo handlowe Marpol, sponsor programu. Blasku dodaje salon kosmetyczny Efekt, spółka cywilna, sponsor programu. Wyrazistość w programie zapewnia Matrix, salon fryzur Paweł Saja, sponsor programu. Witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Metamorfozy. Dziś nasi styliści popracują nad nowym wizerunkiem Renaty, właścicielki kasztanowych włosów sięgających za ramiona, z ukrywającą się gdzieś wokół czoła grzywką, którą stylista z salonu Matrix już za moment wydobędzie na światło dzienne. Jak zawsze, zanim Paweł podejmie decyzję co do dalszych losów fryzury, dokładnie zdiagnozuje kondycję włosów. A więc tak, ja tutaj Pani zaproponuję taką fryzurę. Zetniemy włosy na długości gdzieś około 3-4 cm włosów, takie wysucho, takie suche, porowate. Co do koloru zrobimy taki zimniejszy brąz, no bo tu jest takie jakieś miedziane. Zrobimy taki ciemniejszy, zimny brąz, w to wrzucimy takich dużo takich złotych refleksów. Teraz tak. Włosy pocieniujemy, bo są jednej długości, można powiedzieć. Teraz włosy są takie całkowicie klapnięte, nie kładają się. Żeby podnieść je na strukturze tutaj, żeby one się, były takie objętościowo więcej. Co do grzywki zrobimy też asymetryczną, tylko taką nie jak jest bardziej wypazurowana jakaś, tylko bardziej taka ciężka, żeby podkreślić całą fryzurę. Stylista jak zawsze nie ograniczy się tylko do nałożenia jednego koloru. Za pomocą przenikających się barw Paweł nadaje włosom przynajmniej wizualnie większej gęstości. Paweł nie jest zwolennikiem jednokolorowych, monotonnych fryzur. Jest zdania, że na głowie zdecydowanie musi się coś dziać i ma na to wiele różnych sposobów. Cała tajemnica tkwi we właściwym doborze kolorów i umiejętnym ich nałożeniu, by sprawiały wrażenie przenikających się barw. Duże kontrasty w jego przypadku raczej nie wchodzą w grę. Paweł jest zwolennikiem umiarkowanego szaleństwa kolorystycznego na głowie, ale za to perfekcyjnego cięcia. Już za chwilę włosy Renaty nabiorą soczysto-rudej tonacji, przełamanej ciemnym brązem. A już teraz Paweł rozpoczął przygotowania do cięcia. W tej dziedzinie jest perfekcjonistą. Zanim sięgnie po nożyczki, włosy zawsze musi idealnie wyprostować. Do zakręcenia Pani ma chyba trudne włosy takie, nie? Jak na przykład chce Pani na jakąś imprezkę, tak, czy na coś zakręcić włosy, na wałki zaraz chyba się fryzura rozwala, nie? Ja tutaj zrobię najnowszą technikę loków. Włosy, można powiedzieć, bez wzmacniacza żadnego, bez lakieru, bez pianki, bez żadnego jakiegoś tam utrwalacza, żeby ta fryzura się trzymała. I tak można powiedzieć metodą na sucho. Będę zwijał to w złotka, tutaj zaraz Pani zobaczy, jak to jest. Raptem tak 15 folii ma Pani włosy nakręcone. Musi być struktura włosa naprawdę taka ciężka, żeby włosy tak zakręcić, ale żeby się wyprostowały, to lawina deszczu. Jesteśmy ciekawi nowej techniki tworzenia niezniszczalnych loków. Wydawałoby się proste, ale wymaga nie lada wprawy i precyzji. Wymaga to trochę zachodu, ale wydaje się genialnym wynalazkiem, pod warunkiem, że zadziała. O tym przekonamy się już niebawem. Wcześniej jednak Paweł musi przyprasować każde zawiniątko. I mamy loki, jeden po drugim.
Fryzura gotowa. Loki sprawiają wrażenie lekkich i naturalnych, mimo że na głowie Renaty pojawiła się burza włosów, którą łagodzi asymetryczna grzywka podkreślająca delikatne rysy twarzy. A kolor i blask? No cóż, marzenie wielu kobiet. A już za moment kolejny etap metamorfoz. Udajemy się do salonu Efekt, gdzie twarzą Renaty zajmie się Magda. Renata, jesteś osobą, która na co dzień się raczej nie maluje, jeżeli już to delikatnie. Tak więc proponuję wykonać taki też makijaż, delikatny, dzienny, ale jest to makijaż, który bardzo łatwo będziesz mogła sobie później przekształcić w wieczorowy. Czyli wracasz na przykład z pracy, okazuje się, że macie z mężem jakieś wyjście do kina bądź do restauracji, to niewiele poprawek i przyciemnisz delikatnie okolice oka i będziesz miała fajny makijaż wieczorowy. Propozycja niezwykle zachęcająca, bo praktyczna. W dobie, kiedy czasu ciągle nam brakuje, tego typu makijaż może okazać się idealnym rozwiązaniem. Tutaj skupimy się też na dobrym właśnie przykryciu jakichś niedoskonałości na skórze twarzy, na dobrym nałożeniu podkładu i wykorygowaniu owalu twarzy. Tak więc będzie to makijaż wtedy już gotowy właściwie na wieczór, tylko poprawisz delikatnie oko. Kolejnym etapem pracy nad makijażem będzie nałożenie bazy pod cienie, by te się nie rolowały na powiece i nie osypywały. Bazę pokryjemy jakimś neutralnym w tym przypadku cieniem, który wyrówna nam koloryt powieki, a później przystąpimy do podkreślania już kształtu oka. Masz taką powiekę trochę ciemną, prawda? W porównaniu do tej, więc zastosowanie bazy i takiego cielistego cienia spowoduje, że już ten koloryt się wyrówna. Podkreślimy linię rzęs. No wtedy wydają się też bardziej gęste. Jeżeli wejdziesz z ciemnym cieniem bądź kredką między rzęsy, to wtedy je też optycznie zagęścisz. Jasno-brązowym cieniem Magda zaznaczy miejsca, które będzie chciała optycznie ukryć. To, co chcesz ukryć, to przyciemniaj, to, co chcesz wyeksponować, jaśniejsze. Tak jest. Magda konsekwentnie nanosi na powiekę kolejne warstwy jasno-brązowego cienia. W ten sposób nadaje oku pożądany kształt. Będziemy to robić małymi krokami, żeby nie przedobrzyć. Zawsze łatwiej przyciemnić niż odwrotnie. Tak. Jak już się zrobi zbyt mocny make-up, to wtedy trudno jest go rozjaśnić. Ja używam takich bardzo jasnych cieni brązów, żeby one nie były zbyt mocne. Tak więc one nie będą też mocno widoczne. Jakbyś wieczorem chciała właśnie, to wystarczy je po prostu przyciemnić po tej linii, co jest. A już teraz czas na ważny zabieg optycznego podniesienia zewnętrznego kącika oka. Do tego Magda użyje już ciemnego, wpadającego w czerń cienia. Dopiero po nałożeniu cieni zajmie się dolną powieką, na którą nałoży korektor. Jak masz tą skórę, dolną powiekę już taką, która wymaga może lżejszych kosmetyków, żeby ukryć zmarszczki, bo czasami korektory, im bardziej ciężki korektor kryjący, tym bardziej wchodzi w załamania, nie? Ogólnie nie spotkałam się z korektorem, dobrym korektorem, który by nie wchodził w zmarszczki, bo to się naprawdę nie łączy. Nawet jeśli na początku tak nie jest, to po paru godzinach on gdzieś tam sobie może tak załamać się w linii zmarszczki. Wtedy, jak sobie z tym nie rozcierasz nigdy produktu na twarzy, tylko wklepujesz, naciągasz zmarszczkę i uklepujesz, a na co dzień, jeżeli nie potrzebujesz też takiego krycia, zawsze możesz albo stosować lżejsze korektory oczywiście, nawet z takim rozjaśniaczem, albo po prostu swój ulubiony korektor zmieszać z odrobiną kremu. Magda nałoży też nieco cienia na dolną linię rzęs. Delikatnie chcę rozetrzeć tą kreskę, którą masz zrobioną permanentnie, bo ona mi się nie podoba, bo jest tak za bardzo, ma za grube zakończenia. Tak więc ja tylko delikatnie ją rozetrę, bo nie chcę jej podkreślać mocniej, ale gdybyś na przykład chciała na wieczór właśnie, to możesz sobie wtedy mocniej podkreślić tą dolną też powiekę. Już za moment wizażystka zakończy pracę z cieniami i zajmie się rzęsami. Mamy zakończony etap cieniowania, to możemy rzęsy wytuszować. Jeżeli podczas malowania odbije gdzieś cię tusz, to nie usuwamy go, kiedy jest mokry. Patrzysz na dół?
tylko kiedy wyschnie, tak? Bo jak będziesz usuwała mokry tusz, to go rozetrzesz i możesz zniszczyć cały efekt makijażu. Tak więc jest to w sumie taki dosyć dobrze podkreślający kształt twojego oka makijaż. On nie jest aż tak delikatny, nie jest może niewidoczny, tak powiem, nie? Mhm. Ale nie jest, w sumie na wieczór nie musiałabyś go mocno nawet do góry popatrzeć. Wzmacniać, nie? Do wyjścia, bo i z takim można spokojnie też wystąpić. Ale myślę, że nie miałabyś najmniejszego problemu ze zmianą tego makijażu. Do niego też bardzo łatwo jest dodać kolor, bo masz w sumie tylko zewnętrzne kąciki podkreślone i linie rzęs, tak więc kolor możesz dołożyć wszędzie, na dolną powiekę, na górną. Dobra, teraz się zajmiemy brwiami. Na brwiach Renata ma makijaż permanentny, który stanowić będzie bazę do dalszej pracy nad makijażem. Troszeczkę postaram się zminimalizować ten odcień, bo on troszeczkę sinawy taki jest, szarawy. Nie wiem, kiedy robiłaś permanentny makijaż. Pół roku temu. No tak, więc on troszeczkę zmienił kolor, ten barwnik. Postaramy się go troszeczkę... Kształtu już nie będziemy zmieniać, bo nie ma sensu. Ale troszeczkę postaram się popracować nad kolorem tych brwi, żeby nie były takie sine. Zimny odcień brwi wizażystka postara się nieco zneutralizować brązem. A teraz już czas na konturowanie twarzy. Przyciemniamy kości policzkowe, podkreślamy owal twarzy też brązerem. To ale właśnie brązer. Chciałaś do włosów też trzeba. Musisz tak rozetrzeć. W ogóle na dobrą sprawę, jak nie masz doświadczenia, to brązer powinno się tak malować. W tą stronę, nie? Bo tutaj powinno być najciemniej, to do skupienia na najcieniej. Nie tak, żebyś tutaj miała taką grubą plamę, nie? W ten sposób możesz sobie właśnie taką nadajesz w twarzy trójwymiarowości, bo sama jak masz jednolity kolor twarzy, ona jest płaska wtedy, tak? A to jak użyjemy bronzera, ciemniejszych odcieni, możesz też użyć ciemniejszego odcienia podkładu też, go nałożyć właśnie w tych częściach tutaj. Technika światłocienia. Róż dodaje takiego młodzieńczego wyglądu, nie? Takiej świeżości, a bronzer bardziej podkreśla nam tutaj. Brązerem też i ciemniejszym podkładem można świetnie ukryć drugi podbródek na przykład, jeśli go mamy. Ty go akurat nie masz, tak więc... To nie może być. Nie masz co ukrywać. No, ty masz bardzo ładny owal, tak więc... Szczupłą twarz. To jest makijaż, który bez problemu wykona chyba każda pani, ponieważ tutaj nie mamy zastosowanych wielu różnych odcieni, kolorów cieni, które trzeba ze sobą umiejętnie połączyć, wyblendować i tak dalej. Właściwie masz użyte tylko brązy i właśnie jeden na odcień brązu plus czarny tak, cień roztarty. Tak więc podkreśliłyśmy tutaj linię rzęs, roztarłyśmy kreskę. Bardzo dużo pani ma problem ze zrobieniem kreski na powiece. Ja też miałam. Można sobie taką kreskę, jeżeli coś nie wyjdzie, rozetrzeć cieniem. Tak więc wtedy ta kreska nie będzie taka ostra, tylko roztarta i dużo mniej wtedy widać jakichś niedociągnięć. Ostatnim elementem makijażu będą usta. Podkreślimy kolor ust właściwie kredką, która jest bardzo zbliżona do twojego naturalnego odcienia. Jakie kolory szminek najczęściej wybierasz? Brąz, róż. Tak? Czerwony czasami. No to czyli wszystko. No, nie fioletowy, nie? No, takie to są. Używasz konturówek? Nie. Konturówka jednak wzmacnia ten kolor szminki, ale też i jednak utrwala troszeczkę. Nie wychodzisz tak, nie rozpływa się szminka poza kontur. Obrysowując usta, wizażystka łączy dwa odcienie konturówki po to, by uzyskać odcień jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Zastosujemy tak błyszczyk, który podobno powiększa usta. W sumie wychodzi nam róż, ale on jest taki odbijający się od twojego naturalnego koloru. Bo ty masz takie usta lekko właśnie różowawe swoje, nie? Delikatnie jeszcze rozświetlimy policzki i będziesz gotowa. No to możesz sobie zobaczyć. Jesteś zadowolona ogólnie? Jestem zadowolona. Tak? To się cieszę. Ale jak myślisz, ze stopniem trudności poradziłabyś sobie chyba spokojnie, nie? Poradziłabym sobie, tak. No jest tak dobrany, że mi się wydaje, że bez problemu i osoba z brakiem doświadczenia sobie poradzi. Na zakończenie jeszcze tylko utrwalenie makijażu i w takiej formie można już śmiało pokazać się innym. Przy okazji nowego makijażu Renata postanowiła sprawdzić, jak wyglądałaby w upięciu. To idealna wersja na wieczorne wyjście.
A skoro o tym mowa, to warto zadbać także o dłonie. Tu Renata przyszłaś do nas z problemem takiej wysuszonej skóry dłoni, prawda? Tak. Dlatego zaproponowałyśmy pielęgnację w połączeniu z wykonaniem manikiru hybrydowego, który nie jest tak zobowiązujący jak wykonanie jak manikir żelowy, prawda? Kolor wybrałyśmy taki jesienny. Tak. Dopasowany do koloru twoich włosów. Dokładnie. Prawda? Wszystko będzie bardzo zgraną kompozycją. Salon Efekt zrobił Renacie miłą niespodziankę. Na zakończenie i na zachętę dostaniesz od nas w prezencie bon upominkowy na manikir hybrydowy, bądź jeśli będziesz chciała wykorzystać, możemy zdjąć bezpiecznie obecną hybrydę i zastosować pielęgnację, tak? Dobrze. I pomalować paznokcie lakierem, bo z tego co wiem, twoja praca jest związana z wyjazdami, tak więc będziesz mogła sobie to wykorzystać dowolnie. To jest po to, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, abyś nie zrywała sama hybryd, bo to jest bardzo właśnie szkodliwe dla naturalnej płytki. Nie sam manikir hybrydowy, tylko nieumiejętne ściąganie produktu. Renata nie kryje zadowolenia ze sposobu, w jaki zajęto się jej niezwykle kruchymi paznokciami, z którymi zawsze miała kłopot. Ma nadzieję, że hybrydowa powłoka pozwoli jej odbudować swoją płytkę paznokcia. Panie Renatko, chciałobyśmy podziękować w imieniu firmy, że nas Pani tutaj u nas witała oczywiście. Bon upominkowy jest dla Pani od szefostwa i w imieniu całej firmy chciałyśmy Pani bardzo podziękować. Także to jest taki bon do wykorzystania. Jeżeli Renata zdecyduje się na zdjęcie hybrydowej powłoki, może skorzystać z systemu naprawczego płytki, który polegać będzie na regeneracji paznokci. A już za chwilę dopełnimy naszą dzisiejszą metamorfozę doborem odpowiednich dla Renaty strojów. Jesienna tonacja fryzury i makijażu zobowiązuje do wyszukania Renacie strojów odpowiednich do tego typu urody. W sklepie Marpol nie będziemy mieć z tym problemu. Poza tym mamy świadomość, że możemy pozwolić sobie na dużą swobodę w poszukiwaniach, bo Renata będzie doskonale prezentowała się zarówno w spodniach, jak i spódnicach, także tych krótkich. Tak naprawdę główny problem to optymalny wybór koloru, a że każdy fason jest dostępny w dużej gamie kolorystycznej, to może być pewien problem. Problem, ale nie aż taki, by się z nim nie uporać. Wiemy, czego potrzebujemy, wiemy, w czym Renacie będzie dobrze i tego się trzymajmy. To doskonała zasada na każdych zakupach. To zadanie dla nas. Renata natomiast ma za zadanie jak najlepiej zaprezentować się w swojej nowej odsłonie przed kamerą i oczywiście obiektywem aparatu, za którym stoi Grzegorz Sidorowicz. Jego obecność zapowiada sesję zdjęciową i pamiątkową płytę ze zdjęciami z metamorfozy. Na razie popatrzmy, jak Renata prezentuje się w kolejnych kreacjach. Teraz przypomnijmy sobie, jak zmieniła się w naszym programie. To Renata przed,
to już ta sama Renata, ale już po metamorfozach. To także ta sama Renata, ale na zdjęciach Grzegorza Sidorowicza. A my dla Państwa mamy jeszcze konkurs, w którym do wygrania mamy 3 podwójne bilety na koncert wiedeński, który odbędzie się 8 grudnia w sali Forum Bolesławieckiego Ośrodka Kultury Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Nie trzeba odpowiadać na żadne pytania, wystarczy do nas zadzwonić w najbliższy poniedziałek. Spośród telefonujących osób rozlosujemy 3, które otrzymają podwójne zaproszenia na koncert. Na telefony czekamy od godziny 9 pod numerem 75 732 46 45. Piękno ubiera przedsiębiorstwo handlowe Marpol, sponsor programu. Blasku dodaje salon kosmetyczny Efekt, spółka cywilna, sponsor programu. Wyrazistość w programie zapewnia Matrix, salon fryzur Paweł Saja, sponsor programu.